Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię najprostszą sałatkę świata, caprese. Sałatka ta pochodzi z Capri i tworzą ją właściwie zaledwie tylko trzy składniki. Także zaraz zobaczycie jakie. No zobaczcie, co mam na tą sałatkę. Świeże, przepyszne teraz sezon na pomidory, dlatego właśnie polecam tą sałatkę i ja uwielbiam ją nawet na obiad, bo jest lekka, a teraz jak gorąco, to się nie chce jeść. Więc pomidory, bazylia, ja tu jeszcze dokładam rukolę, bo moja rukola z ogrodu i mozzarella. No przyprawy, wiadomo. Słuchajcie, sałatkę tę często też nazywają tricolor. Czerwono. Ja, ona też, bo to jest z Włoch pochodzi i zobaczcie, wygląda jak flaga włoska. Ja też dzisiaj wyglądam jak flaga włoska. Chociaż teraz pewnie nie widać, ale może zauważyliście, jak zapowiadałam tą sałatkę. Miałam na ręce czerwoną bransoletkę, zieloną bluzeczkę i białe spodenki. Więc wszystko dzisiaj pod kolor. Dobra, zabieram się do pracy. Więc co, musimy pokroić. Ale mam ostry nóż, patrzcie, jaki dzisiaj kupiłam sobie wiedrącz. Patrzcie, jeszcze ładniejszy kolor. Miałam taki trochę ciemny zielony, ten seledyn jest dużo fajniejszy. Ale kroi pięknie, równiutko moje plasterki. Więc kroimy pomidory w plastry. No i teraz kroimy mozzarellę w plasterki w grubości podobnych do pomidora. To teraz rukolę troszkę tak podrywam. Dam sobie to tak na dno. Znaczy na spód, boże, na dno nie będzie. No takie zrobimy tutaj. Będzie dla mnie, bo Darek nie lubi rukoli. No nie lubię, nie wiem czemu lubi, że mu ten zapach. Ona faktycznie ma taki intensywny zapach. Dobra, układamy teraz na przemian. Tak jakby nam troszkę tu zielonego wystawało. Pomidorek, mozzarella. Wow, takie są te malinowe, pyszne pomidory. No, oczywiście listki bazylii. Tutaj mam jeszcze parę, pozbywałam. Rzucamy sobie tak jeszcze takie mniejsze, może gdzieś tu mam. O, takie listeczki. Słuchajcie, to jest super na przystawkę. Albo na obiad, tak jak mówię, ja będę zaraz jadła to na obiad. I teraz, nie mówić, dobrze, przyprawy, pieprz i tu mam oliwę z oliwek, tak pół łyżeczki octu jabłkowego i taką oliwę z przyprawami, papryką ostrą, bazylią, do tego dołożę troszkę oliwy z oliwek, octu, wymieszamy. Tą sałatkę właśnie od razu po zrobieniu podajemy, polewamy oliwą. No i teraz jeszcze pieprzem. Oczywiście w trakcie jedzenia można zawsze sobie doprawić. No i gotowe. Mówiłam, że szybko najprostsza i najsmaczniejsza. I w tym sezonie te pomidory mają taki zapach, także teraz jemy pomidory, są bardzo zdrowe, mają dużo potasu. Jak ktoś ma wysokie ciśnienie. Dobra, nie wymądrzam się. O, zobaczcie, jestem tricolor. Sałatka, bo ja też tricolor.